A kto napisał Mazurka Dąbrowskiego? Cholera. No dawaj, Jasiu, strzelaj. Tak, Dąbrowski? Ja nie powinnam w tym brać. Jakoś się nazywał? Ignacy? On był? Ignacy, no... Tak? Maciek. Tak, to był Ignacy, ale nie pamiętam nazwiska. Nie, nie pamiętam. Ignacy jaki? Nie pamiętam nazwiska. Słuchajcie, kiedy był chrzest Polski? 966? Tak. 966. Albo 96. Nie mam pojęcia. Nie mam. Zgadzasz się? Tak. 966. No, zapomniałam. 966. Okej, okay, a kto napisał Mazurka Dąbrowskiego? Nie pamiętam. Tego nie pamiętam. Nie pamiętam. No pomyślcie, no kto mógł napisać Mazurka Dąbrowskiego? Dąbrowski. Okej, dobra. No dobra, no. Kto napisał Mazurka? Nie wiecie naprawdę? Nie. Podejrzewam, że na pewno to nie był Dąbrowski, ale... Czy ja pamiętam? Nie pamiętam. Nie wiadomo, tylko wiadomo, kto muzykę, czy coś tam, coś takiego. Chyba po nazwie Dąbrowski, nie wiem. Nie wiem. Dąbrowski. Nie wiem. Dąbrowski? Nie. Nie. Dąbrowski, tak? Nie. A może tak? Nie. No dobra, to Dąbrowski. Tak, Dąbrowski? Ja nie powinnam w tym brać. Jakoś się nazywał? Ignacy? On był? Ignacy, no... Tak? Maciek. Ignacy, nie pamiętam nazwiska. Nie pamiętam. Ignacy jaki? Nie pamiętam nazwiska. Nie pamiętam. A kto napisał Mazurka Dąbrowskiego? Józef Wybicki. Hej. Wybicki. Imię? Józef. A kiedy wybuchła II wojna światowa? No to 1939. Kiedy wybuchła? 1939. Przepraszam. Wtedy się skończyła w 1945, przepraszam. 1 września 1939. 1939. Tak? Okay. 1 września 1939. 1916. A nie, 1939. 1939. 1939. Skąd nazwa godzina W? Co oznacza? Była godzina, w której powstanie warszawskie się zaczęło. 1 sierpnia o 17. Oj, to nie wiem. To było powstanie warszawskie. To było sierpień 44, o ile się nie mylę. Rozpoczęcie powstania warszawskiego, zgadza się? Godzina W. Wiem, że to coś z powstaniem warszawskim, ale nie wiem. Nie wiem, co dokładnie. To była godzina, o której się rozpoczęło powstanie warszawskie. Wtedy wybuchło powstanie warszawskie? No tego to nie wiem. Pomożesz? To było na sprawdzianie z historii, nie wiedziałam. I co napisałeś? Chyba nic nawet. Godzina wyzwolenia? Może 1 sierpnia 1944. I to jest o powstanie. Godzina W to była godzina W... Tak. I to była 16 chyba, albo 17. Nie mam pojęcia, może... Nie wiem. Tak, z powstania warszawskiego. A wiecie o której godzinie? O 17. Nie wypowiem się, żeby nie palnąć głupot. To była ta godzina wybuchu powstania warszawskiego. 17? Kiedy Polska odzyskała niepodległość? 3 maja, ale nie wiem. Którego roku? Nie wiem. Wiesz? Nie wiem. Kiedy Polska odzyskała niepodległość? Ale tak od komunistów czy od po wojnie, bo to zależy. 18? Niepodległość stosunkowo odzyskaliśmy po I wojnie światowej, czyli w 1918. No tak, a od komunistów taką pełną niepodległość to w 89. A kiedy Polska odzyskała niepodległość? W 1918. W 1911. W 1918. 1918 rok. W 1918. 123 lata temu chyba. A nie, nie. No nie, właśnie. 1918. Cholera. No dawaj, Jasiu, strzelaj. Po II wojnie światowej. No, na pewno. 11 listopada. Którego roku? Roku? Nie powiem. Pierwsza stolica Polski to? No, Gniezno. 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 Kraków.
Gniezno. Gniezno, Gniezno. Kraków. Potwierdzasz, że Kraków? Nie wiem. Gniezno. Gniezno, Gniezno. 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 Kraków, tak. Albo Giżycko. Giżycko. Giżycko? Kto był pierwszym królem Polski? Chrobry. Mieszko, a? Oficjalnym to chyba Chrobry. Mieszko był władcą, tak. Bolesław Chrobry. Nie wiem, dajmy Mieszka. Mieszko pierwszy. Nie. Tak, Mieszko pierwszy. Zostajemy przy Mieszku, czy? Nie, no Mieszko chyba pierwszy. Mieszko pierwszy, chyba. Chrobry. Bolesław Chrobry. Nie wiem, Mieszko pierwszy. Potwierdzasz, że Mieszko pierwszy? Tak. Wierzę w kolegę. Kto był pierwszym królem Polski? Bolesław Chrobry. Kto był pierwszym królem Polski? Bolesław Chrobry. Ten, no, pierwszy, jak on się nazywa, coś na M. Kurczaczki pieczone. No tak, jasne, pamiętam. No, podpowiedź jakaś? Telefon do przyjaciela, nie? Nie, no coś pierwszego. Mogę cię tak naprowadzać. Jego, ale nie pamiętam co, coś na M. Jezus Maria, ja mam taką pustkę w głowie. Nie, jak on miał? Nie pamiętam. Twoja odpowiedź to Mieszko pierwszy, tak? Tak, oczywiście, że Mieszko pierwszy. Wiem, że coś na M, no.